Wyjechaliśmy około godziny 15:40, a dotarliśmy tutaj około chyba 5:40, było coś przed godziną 6:00. Tutaj na stogach mogliśmy się pojawić dopiero o godzinie 9:00, więc była trochę lipa z czekaniem, ale moją mamę widać w lustrze. Nawet w tej chwili nie myślimy, żeby gdzieś wychodzić, ponieważ niestety strasznie na dworze pada. No i tutaj, tak jak widzicie, jest nasz pokój. Pokażę Wam może kawałek mojego łóżka, bo tam dalej siedzi moja mama. Także tu jest łóżko. A tutaj jest telewizor. Tutaj jest stolik, na którym są nasze kawy i takie tam różne rzeczy, ale to pewnie Was mało interesuje. No i tak jak teraz możecie zobaczyć za oknem, albo nie możecie, ale uwierzcie mi na słowo, że pada, także pogoda jest fatalna, więc nawet dzisiaj chyba nie zobaczymy morza. No ale to zobaczymy jeszcze, jak to z tym wszystkim będzie. Więc teraz sobie odpoczywamy, a jak będzie się działo coś ciekawego, to wtedy do Was czymś wrócę. A w tej chwili idziemy sobie właśnie przez las, żeby dotrzeć do morza. No i dochodzimy do morza. Oczywiście na boso. Tam, że leżysz. Zobacz, jakie piękne. O, nie kończy się. I patrzcie, co to jest to tutaj po tej, po lewej? No to ja wiem, to ci mówiłam, ale do czego? Ludzie się kąpią. Ale to jest cudnie. Tam jest ta plaża, stogi, kąpielisko. No chodź bliżej, wyciapciamy się. Come on, mother. No nie jest zbyt ciepła. Dzisiaj jest drugi dzień naszego pobytu w Gdańsku, no i teraz jest rano, my jesteśmy już w tej chwili po śniadaniu, po kawie i zamierzamy sobie wyjść na miasto. Dzisiaj w planach mamy zwiedzanie Starego Miasta, może też zajrzymy sobie na Jarmark Dominikański. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie wyszło słońce, więc podejrzewam, że dzisiaj będzie ciepło. Wczoraj trochę padało, ale dzisiaj jest ok. No i co, tak jak widzicie, jestem ubrana na letnio, mam pod spodem krótkie spodenki, nie wiem czy widać, może widać, no i taką luźną bluzkę. I teraz idziemy sobie właśnie na tramwaj i jedziemy sobie na miasto. Jeszcze Wam pokażę, co będziemy jeść dzisiaj na drugie śniadanie, ponieważ przygotowałam oczywiście śniadanie drugie w pojemnikach. Tutaj są nasze pojemniczki z jedzeniem, jeden sobie otworzyłam, może to nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale to jest nasze drugie śniadanie przykładowe, czyli jest to po prostu owsianka, jedna warstwa składa się z płatków owsianych i z otrębów, tak jak się po prostu gotuje owsiankę. Później mamy twarożek, no i tutaj na wierzchu jest jeszcze kawałek, co to jest? Brzoskwi. Nektarynki chyba, posypanej cynamonem. No i takie dwie właśnie, takie dwa pojemniczki sobie zabieram. No i teraz sobie siedzimy, nie wiem gdzie, tutaj gdzie sobie jakieś statki odpływają, nie wiem jak to się nazywa, i jemy sobie nasze owsianki. Mamo, dobra owsianka? No. No i teraz jesteśmy na chyba Jarmarku Dominikańskim, nie jesteśmy pewne, ale tak nam się wydaje, że to to. I kupiłam sobie takie cosik z rybką. Cosik. Bransoletkę.
Cały komplet dostanie? A teraz dostaliśmy tutaj takie oto pierożki. Z czym te pierożki są? Z kapustą świeżą i z twarogiem. Aha, z kapustą i świeżą twarogiem. Zaraz będziemy sobie jeść. Bo ja nie zgadzam za tłuszczykiem. Dobra. Wchodzimy między to? Wszędzie te chleby, nie? Ze smalcem. Teraz jesteśmy sobie w Gdańsku w Jogurciarni i zamówiłam sobie taki oto deser z truskawkami. Pyszne. Gofry. A pokaż jeszcze twojego gofra. To jest gofer mojej mamy z owocami, a ja sobie wcinam z owocami i zbitą śmietaną. Znaczy z borówką i zbitą śmietaną.